Cześć z strony BN23 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i jakiś czas temu robiłem zestawienie Armia zła z Władcy Pierścieni i z Hobbita, no i generalnie siły Saurona, Sarumana i nie tylko, właśnie te wszystkie złe ludy i tak dalej, frakcje kontra ta wielka armia wyznana, jaką zgromadził właśnie podczas wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance. No, i powstała wtedy nowa propozycja, by zestawić Armię Wyznana z Armią Morgota, czyli właśnie Mistrza Saurona i Pierwszego Mrocznego Władcy. No, i tutaj myślę, że starcie może być dużo bardziej wyrównane. No, i właśnie przyjrzymy się, jak w poszczególnych aspektach wypadają obie armie. A na koniec, jeszcze dla chętnych, będzie oczywiście omówienie ankiety, gdzie była to jedna z czterech opcji. Natomiast to już tak dodatkowo. No i co? Myślę, że będziemy powoli przechodzić do pierwszych kategorii i zobaczymy, czy tym razem Wielka Armia Weznana znów będzie górą, czy może teraz jednak nie. Warto też przedstawić sylwetki liderów obu frakcji. Weznam to oczywiście główny antagonista gier z serii Kingdom dobrasz. Potężny czarnoksiężnik, mroczny władca. No jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum Kingdoma, bez dwóch zdań. Także naprawdę bardzo potężny bohater w swoim uniwersum. Ale z kolei, gdy porównywaliśmy go z Sauronem na przykład, z uniwersum Tolkiena, no to wypad gorzej. A tu uwaga, mamy Morgota, który jest właśnie mistrzem Saurona, a dodatkowo jest wyższą istotą i potężniejszą niż on. Sauron jest Majarem. Morgot natomiast jest walarem, czyli dużo bardziej potężną e, właśnie taką formą, e, dużo potężniejszym bytem, e, który no, mógł w bardziej znaczący sposób e, wpływać na różne rzeczy. No i tutaj mamy taką naprawdę na, na poziomie bóstwa jakiegoś e, postać, e, także bardzo silna. Jest Morgot i Morgot zdecydowanie potężniejszy jest od Weznana, tak samo jak od każdej innej postaci z Uniwersum Kingdoma Także no to jeśli chodzi o porównanie liderów pod względem potęgi, no to Morgot pewnie pokonuje Weznana. I pierwszą z kategorii, którą brałem pod uwagę właśnie w tych filmach, jest postęp techniczny i generalnie takie technologie. No i tu ponownie wygra właśnie armia weznana i armia z Kingdoma, ponieważ mają oni dostęp do różnych takich technologii, chociażby gobliny tworzą różne takie wynalazki, a jeszcze podczas wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance, gdy zajęto ziemię należące do krasnoludów, podbito królestwo krasnoludów, no to gobliny w swoje łapy dorwały plany krasnoludów i tam jeszcze robiły coraz to lepsze te maszyny e, i właśnie jakieś różne wynalazki. Także tutaj jeśli chodzi o postęp no to Kingdom Rush na prowadzeniu. Kolejna kategoria to liczebność tych wojsk. No i właśnie, jeśli chodzi o poprzednie zestawienie, tam ostatecznie postawiłem na remis. Natomiast tutaj postawiłbym jednak na armię Morgota. Ponieważ zastępy naprawdę były bardzo liczne. I rozmiary tej armii były kolosalne wręcz. A także no myślę, że tutaj. Była to dużo bardziej liczebna armia niż ta, którą posiadał Weznan i którą zgromadził Weznan podczas wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance. Kolejna kategoria to warunki fizyczne takiego typowego przedstawiciela armii poszczególnych właśnie, e, które zestawiłem w dzisiejszym odcinku. No i tak jak w poprzednim odcinku z armiami i tutaj no myślę, że ostatecznie koniec końców stawiam na armię Weznana. No, teoretycznie ciorkowie, którzy byli w pierwszej erze, może i ciźli ludzie to w sumie też, byli potężniejsi, bo u Tolkiena mamy tak, że jednak istoty w tych pierwszych era, w pierwszej erze były potężniejsze niż w drugiej, w drugiej niż w trzeciej i tak właśnie z tej ery, na erę słabły. Także no tutaj, mimo że byli silniejsi ciorkowie, którzy służyli w armii Morgota, no, to wydaje mi się, że. Jednak mimo wszystko warunki fizyczne takich orków, mrocznych rycerzy i takich podstawowych jednostek, które właśnie posiada w swojej armii Weznan, nadal są lepsze te warunki fizyczne i powinien otrzymać punkt. Następnie pod uwagę weźmiemy magię. No i tak jak w przypadku poprzedniego zestawienia i tu ponownie postawię na armię Weznana. No jednak w Kingdomie mamy dużo gałęzi tych, tej magii e, i mamy dużo różnych magów bojowych i tak dalej. E, dlatego no tutaj w tej kategorii postawiłbym właśnie na Armię Weznana. Kolejną kategorią, która i w poprzednim zestawieniu była dość ciekawa są postaci, no i tam jednak postawiłem na Armię Weznana. Tutaj natomiast no sytuacja może wyglądać trochę inaczej. Weznan pod wspólnym sztandarem zgromadził różne potężne postaci, właśnie liderów frakcji, bestie i tak dalej. E, także na, tutaj mieliśmy smoki, nekromantów, orków, wampiry i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę bardzo potężnie się to prezentowało. W poprzednim zestawieniu, no, te siły przeciwko, e, które stały naprzeciwko właśnie tej armii z kingdoma, no, to było tam kilka takich. Postaci typu Sam Sauron, Saruman, czy też Czarnoksiężnik Dangmaru. Natomiast jednak mimo wszystko lepiej wypadała ta armia weznana. Gdzie właśnie takich potężnych jednostek, takich potężnych postaci mamy dużo więcej? No, całkiem spora jest ta paleta tych generałów, tych dowódców, jeśli chodzi o Armię Vengeance osób, które po prostu stanęły po stronie Weznana, i są to naprawdę bardzo potężne postaci. Natomiast armia Morgota, moim zdaniem, tutaj dysponuje nawet i potężniejszymi postaciami. Po pierwsze, trzeba powiedzieć o tym, że jednym ze sług Morgota był sam Sauron, który przecież jest potężniejszy i to sporo od Weznana, a co za tym idzie potężniejszy od wszystkich pozostałych generałów Weznana, a jest on Jednym z kilku takich dowódców Morgota. Bo tu warto też powiedzieć o Balrogach, których było co najmniej kilku. Oczywiście przewodził najpotężniejszy z nich, czyli Gothmog, który wcale wiele nie odstępował od Saurona pod względem potęgi. Także naprawdę bardzo potężne postaci i tacy Balrogowie byli sobie w stanie poradzić z większością generałów w armii wyznana. Także naprawdę bardzo potężna. Siła, jeśli chodzi o armię Morgota, mroczny władca posiadał też na swoich usługach smoki, potężne gady, bestie zdolne do niszczenia całych armii. I jednym z przykładów takiego smoka jest Glaurung, ojciec smoków. Potężny naprawdę jaszczur, który myślę, że mógłby spokojnie równać się ze smokami z Kingdoma, a może i nawet jest potężniejszy od nich. No i mamy też smoka, który jest potężniejszy, który naprawdę jest bardzo potężny, szczególnie jeśli chodzi o gabaryty, czyli Ankalagon Czarny, największy smok, jakiego widział Arda. No, może część smoków z Kingdoma miałaby z nim szansę, akurat, ale myślę, że część spokojnie by pokonał. No, już nie mówię nawet o innych generałach, których byłby w stanie dość sprawnie pokonać, tak jak Balrogowie czy Sauron. I w przypadku Weznana nie wszyscy są jego sługami, nie wszyscy akceptują go tak, jako takiego swojego władcę, ale mamy też postaci, które po prostu zawiązały z nim sojusz, mają wspólny cel, chcą by w czymś im pomógł. No i właśnie, skoro bierzemy pod uwagę sojuszników, nawet czasowych, na krótszy okres, okres czasu, to tak samo postąpiłem w przypadku. I z takich sojuszników wymienić należy Pajęczycę Ungoliantę, niesamowicie potężną, Tajemniczą, i jest to postać, która prawie pożarła samego Morgota, także no to też świadczy niejako jej potędze. No i jednak zdecydowanie potężniejsze są Golianta, niżeli generałowie, których miał do swojej dyspozycji Weznan, czy sam Weznan, nawet. Dodatkowo w armii Morgota mieliśmy nawet i wampiry, tak jak właśnie Turing Wetil. Czy wilkołaki, bądź też potężne wilki, takie jak Karcharot. Także naprawdę tutaj postaci, jeśli chodzi o armię Morgota, naprawdę zacna lista i ja daję punkt właśnie dla armii Morgota tym razem. Czyli armia właśnie z innego uniwersum tym razem wygrywa w, tym, w tej kategorii z armią Weznana. Kolejną mamy strategię. Wtedy dałem remis ostatecznie w tym poprzednim zestawieniu. Dlatego myślę, że tutaj no, nie ma większych różnic. Morgoth z Sauronem podobnie dość działali, e, także też będzie remis tej kategorii. Skoro tamci mieli remis, to i tutaj też remis dam. Następna kategoria, którą nazwałem obrona, to oczywiście możliwości obronne, czyli twierdze, fortece itd. itd. No i właśnie w przypadku armii Weznana no to mamy oczywiście samą Mroczną Wieżę Weznana no potem te tereny, które przejmujemy, tak, czyli tutaj no jakbyśmy już brali pod uwagę jakby po wydarzeniach z Vengeance, po finale przynajmniej tej głównej kampanii no to oczywiście Wezna miał do swojej dyspozycji Stolicę Linery, miał też do swojej dyspozycji Miasto Lozagon czy miał też do swojej dyspozycji Królestwo Krasnoludów natomiast no to już właśnie po tej głównej kampanii przed nią miał swoją oczywiście mroczną wieżę, ale no, jednak w poprzednim zestawieniu punkt powędrował do przedstawicieli uniwersum władcy. A tutaj wcale nie będzie inaczej, ponieważ fortece, którymi dysponował Morgoth, są równie potężne, jak nie, nawet i potężniejsze niż te, które mieliśmy w poprzednim zestawieniu. Były to naprawdę przepotężne warownie. I tutaj zacznę od Angbandu, czyli jednej z dwóch mrocznych takich fortec Morgota. No, oczywiście stacjonowała tam bardzo wiele wojsk. Garnizon był potężny, ale mieliśmy różne lochy, umocnienia, twierdzę na generalnie. No, jeśli armia weznana szturmowałaby tą twierdzę, no ciężko by niesamowicie by ją zdobyć. A myślę, że armia Morgota bez problemu raczej by otoczyła zdecydowanie. Patrząc na ich przewagę liczebną, e, fortece, e, wszystkie, którymi dysponował, weznam nawet po wydarzeniach z finału Kingdom Rush Vengeance. E, no, bo tak, stolice linerii mogliby sforsować, mówi, że tak samo. Królestwo Krasnodarów dało się odciąć od dwóch stron. E, Lozagon pewnie też dało się okrążyć, także no tutaj e, same plusy przemawiające na korzyść właśnie armii Morgota. Z Fortes należy też wymienić tą drugą, czyli Utumno, równie potężna forteca, jaką właśnie dysponował mroczny władca z uniwersum Tolkiena. No a oczywiście też mamy inne fortece, o których można powiedzieć, takie jak chociażby Tolingaurot. No i powoli przechodząc do podsumowania, no to po pierwsze należy też porównać wynik w małych punktach tego odcinka do poprzedniego. Tam armia weznana z armią Saurona, Sarumana i generalnie armia zła z III ery zwyciężyła trzema punktami. No i generalnie ich starcie byłoby na pewno dość ciekawe, dość wyrównane, ale z racji na dużo e, właśnie lepsze możliwości korzystania z magii e, na ten postęp techniczny, no to postawiłem, że wygrałaby oczywiście armia z Kingdoma i to całkiem nieźle by sobie poradziła. No bo właśnie tam takie mocniejsze punkty to tylko były fortece oraz właśnie postaci, gdzie w postaciach też w tej kategorii przegrała wtedy armia z władcy. Natomiast tutaj mamy inną sytuację. Tu obie, no te frakcje nazwijmy to w skrócie, dzieli tylko jeden punkt. Znów wygrała armia Kingdoma, ale tak, no właśnie, na styk, że tak powiem. Natomiast no tutaj na pewno nie mieliby już tak łatwo. No w poprzednim pojedynku wcale też nie byłoby nie wiadomo jak łatwo, ale tutaj jednak dużo, dużo ciężej. Po pierwsze, armia Morgota miała zdecydowaną przewagę liczebną. Wiadomo, jakościowo podstawowe jednostki armii weznane są na wyższym poziomie. Natomiast, no jak na jednego wojownika przypadałoby nawet i parę nastu orków, no to. Sytuacja byłaby na pewno bardzo ciężka. Postaci też są całkiem silne. Weznam dysponuje naprawdę potężnymi generałami, jak Beresat, jak Dian Yun, jak właśnie Eiskalt, jak Margossa, Yunpai, Mortemis, Weruk, czy właśnie on sam. Natomiast armia Morgotha również posiada w swoich szeregach potężne postaci, takie jak Sauron, Gothmog, Ankalagon Czarny. Glaurung czy sam właśnie Morgot, e, który jest dużo dużo potężniejszy od Weznana, gdzie właśnie sam Sauron, e, który jest tylko jego sługą, jest też dużo dużo potężniejszy od Weznana. E, także naprawdę tutaj ci dowódcy na polubitwy też by dużo dawali, też by siali ogromne zniszczenie, spustoszenie e, i strach w szeregach wrogów. No, jakby taki Glaurung wyskoczył w swoich gabarytach, czy jeszcze tym bardziej Ankalagon czarny, no to naprawdę wiele jednostek zostałaby spopielonych. No, i tutaj myślę, że Armia Morgota miałaby szansę jak najbardziej Armię Wyznana rozbić z racji chociażby na te potężne postaci, które same potrafiłyby zrobić większość roboty. I ja bym właśnie postawił jednak, że to Armia Morgota by w tym zestawieniu wygrała. Ale, oczywiście, to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgodzić. E, także zachęcam do dyskusji w komentarzach, byście pisali, czy w jakąś kategorię byście może inaczej niż ja ocenili, czy właśnie byście jeszcze dodali jakieś argumenty e, za tym, że dobrze oceniłem, e, ale chcecie po prostu rozwinąć ten wątek. E, no i generalnie zachęcam do opisania, e, jak wyglądałoby Waszym zdaniem starcie tych obu armii. No Na pewno byłaby to walka na ogromną skalę, natomiast generalnie uważam, że wygrałaby Armia Morgota z racji na te postaci, i liczebność, i to, że przytłoczyliby po prostu wroga. No, i jeszcze mając do pomocy takie potężne postaci, no to myślę, że rozbiliby go w całości. Także to jest koniec tego odcinka. Dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. A jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, jeszcze chce chwilkę posłuchać, no to oczywiście zapraszam na omówienie, omówienie ankiety. No i w ankicie mieliśmy całkiem fajne moim zdaniem opcje. Natomiast ta zdecydowanie wygrała, zdominowała wręcz pozostałe opcje, gromadząc 67% waszych głosów. Na drugim miejscu: Jon Snow kontra Aragorn, pojedynki bohaterów. Starcie dwóch potężnych wojowników, jeden z władcy pierścieni, drugi oczywiście z gry o tron. No i tutaj nadal czekają panowie na swój pojedynek, bo ta ankieta, przepraszam, ta opcja pojawi się jeszcze w kolejnych ankietach, bo uważam, że to dość ciekawe zestawienie. Natomiast no, akurat tak trafiło, że ta opcja bardziej was zainteresowała. Na trzecim miejscu takie starcie. 1 vs 1 vs 1. Sheloba, czyli Pajęczyca oczywiście z Władcy Pierścieni, ta, którą napotkali na swojej drodze Sam i Frodo, kontra Mactans, czyli Królowa Pająków z Kingdom Rush Origins, kontra Sarelgas, czyli Pajęcza Królowa z Kingdom Rush 1, czyli takie starcie Wielkich Pająków. No i na ostatnim miejscu 3% w tym zestawieniu tylko, Dijkstra kontra Denas, starcia królów, czyli oczywiście Denas król Lineri kontra Zygizmund Dijkstra stojący na czele jako kanclerz tej zjednoczonej północy po wybraniu po dokonaniu odpowiednich wyborów i właśnie w jednym z zakończeń Wiedźmina 3, Dziki Gon. Także tak prezentują się wyniki tej ankiety. No, i widzimy, że jedna opcja absolutnie zdominowała pozostałe, dlatego te pozostałe pewnie pojawią się w kolejnych ankietach. Nie wiem jak za jaki czas, ale na pewno się pojawią. Natomiast no teraz te odcinki nie zostaną zrealizowane. Także słyszymy się właśnie w kolejnych odcinkach z tej serii, z innych serii. Właśnie tutaj różne pewnie będą, z różnych serii będę starał się te odcinki dodawać, tak jak do tej pory. No ale koniec końców i tak będziemy się słyszeć, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!